Pani marszałek, Wysoka Izbo, przedstawiam stanowisko klubu Solidarna Polska w odniesieniu do sprawozdania o realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku. Podzielam tutaj uwagę pani poseł Rafalskiej, która stwierdziła, i ja również zgadzam się z tą opinią, że sam tytuł ustawy jest tytułem wadliwym i niesprawiedliwym, ponieważ jeśli mówimy o przemocy w rodzinie, to pod pojęciem rodziny rozumiem, twórcy ustawy rozumieją także konkubinat. Tam przede wszystkim zdarzają się przypadki przemocy. I sam tytuł jest formą stygmatyzowania rodziny, w mojej ocenie niedopuszczalną. Na wstępie należy zaznaczyć, że sprawozdanie, które otrzymaliśmy, nie jest w istocie sprawozdaniem. Jest to zlepek materiałów przygotowanych przez 6 ministerstw i Komendę Główną Policji, które w żaden sposób nie zostały ze sobą skonfigurowane pod względem merytorycznym. Jest to luźny zapis, a wnioski podsumowujące to sprawozdanie, jak sądzę, powstały jeszcze przed uzyskaniem przez ministerstwo materiałów z poszczególnych ministerstw. To były założenia, które sformułowano a priori i później je doczepiono na końcu tego sprawozdania. To widać w sposób bardzo wyraźny. Państwo nie widzicie w zasadzie żadnych większych problemów w funkcjonowaniu ustawy, o której mówiliśmy, o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, a posłowie wtedy, kiedy zasięgają opinii na samym dole wśród osób, które pracują w zespołach interdyscyplinarnych, posłowie dowiadują się, że ten system nie działa. I nie zmienicie tego wielosłowiem i waszymi dętymi sprawozdaniami. Ten system po prostu nie działa i o tym świadczy w sposób dobitny analiza przygotowana przez Najwyższą Izbę Kontroli. Ten raport obejmuje także połowę roku 2012, który jest przedmiotem naszych dzisiejszych zainteresowań. I jest to raport druzgocący. Ja takiego raportu, jak żyję, nie czytałam. To jest raport druzgocący, który po lekturze którego ministerstwo natychmiast powinno zmienić ustawę, natychmiast, a państwo czekaliście 2 lata. Nie wprowadziliście żadnej zmiany. Ja ostatnio właśnie na dole w moim rodzinnym mieście Radomiu sprawdzałam, jak ten system funkcjonuje. On nie funkcjonuje i to nie jest wina ludzi, którzy są bardzo zaangażowani w działanie zespołu interdyscyplinarnego. To jest wina założeń ustawowych. One są po prostu z gruntu błędne, niewłaściwe. Ministerstwa jednak dobre samopoczucie nie opuszcza. W rozdziale 9 ewaluacja, wnioski i podsumowanie programu czytamy. Po kilku latach funkcjonowania Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie widać wyraźnie, że decyzja dotycząca opracowania tego dokumentu, a przede wszystkim ustawowych uregulowań prawnych w tym zakresie, była trafna i potrzebna. To tyle, jeśli idzie o ministerstwo, bo dalej się tego nie da czytać. Jakie jest główne zdanie, czy główna ocena sformułowana przez Najwyższą Izbę Kontroli? I tutaj cytuję. Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie skuteczność realizacji przez administrację publiczną zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Ustalenia kontroli wykazują na znaczne rozbieżności pomiędzy zakładanymi celami wprowadzonymi z dniem 1 sierpnia 2010 roku znowelizowanych przepisów, a ich
funkcjonowaniem w praktyce. Wprowadzone zmiany znacznie pogorszyły sytuację osób dotkniętych przemocą w rodzinie, a także doprowadziły do wyraźnego spadku liczby ujawnianych przypadków przemocy w rodzinie, co jest tym bardziej niekorzystne, że i tak tylko niewielka część z nich jest ujawniana. Związane to było z jednej strony ze znacznym zbiurokratyzowaniem procedury, z drugiej zaś z odebraniem policji i przekazaniem nowo utworzonym zespołom interdyscyplinarnym kluczowych zadań w systemie przeciwdziałania przemocy bez uregulowania kwestii ich statusu oraz bez przyznania im uprawnień i środków niezbędnych do wykonywania powierzonych zajęć. To jest druzgocące. To jest kompromitacja państwa polskiego i to w tym obszarze, w którym to państwo powinno działać bez zarzutu, bo chodzi o najsłabszych, chodzi o ochronę najsłabszych członków naszego społeczeństwa. Czy zespoły interdyscyplinarne spełniają swoją rolę? Zupełnie. Jeśli idzie o stronę rządową, strona rządowa nie ma najmniejszych wątpliwości. A jakże? Spełniają swoją rolę. Zupełnie inaczej widzi funkcjonowanie zespołów Najwyższa Izba Kontroli, która zwraca uwagę na nadmierne zbiurokratyzowanie procedury, znaczące wydłużenie terminu udzielania pomocy. Wcześniej, przed nowelizacją, przedstawiciel policji dzielnicowy w ciągu 7 lat musiał, w 7 dni musiał odwiedzić rodzinę, w której, czy związek, w której doszło do przemocy. A w tej chwili często dzieje się tak po kilku miesiącach, ponieważ policjant idzie do tego środowiska dopiero po spotkaniu się zespołu interdyscyplinarnego. W gminach, w których te zespoły funkcjonują źle, to jest kilka miesięcy. To jest po prostu niedopuszczalne. NIK zwraca uwagę także na nadmierne obciążenie członków zespołów pracą zawodową, trudności z ich zebraniem, brak rekompensaty finansowej za zwiększenie obciążeń zawodowych. Co więcej, kierownicy instytucji, którzy są zobligowani do delegowania tych pracowników na posiedzenie zespołu, często robią im trudności, bo chodzi tutaj o względy ekonomiczne. Dotyczy to zwłaszcza pracowników oświaty, służby zdrowia, kuratorów sądowych i prokuratorów. Procedura opisana w ustawie i rozporządzeniu jest upokarzająca dla ofiary przemocy. I tutaj zapytałam o to, jak to wygląda, przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego mojej gminy, gminy miasta Radomia. Jest to bardzo znana i bardzo szanowana osoba, autorytet na skalę krajową, pan Włodzimierz Wolski. I co czytam w jego piśmie? Cytuję. Cały system jest zbiurokratyzowany i powoduje, że osoba, która jest dotknięta przemocą, musi kilka razy opowiadać obcym ludziom traumatyczne fragmenty swojego życia, o których jak najszybciej chciałaby zapomnieć. Zasadą jest, że człowiek z problemem otwiera się przed specjalistą, takim jak psycholog, pedagog, interwent, a nie kolegialną grupą składającą się z kilku osób, które to działając w dobrej wierze i zgodnie z rozporządzeniem, muszą działać wbrew logicznym zasadom udzielania wsparcia i pomocy psychologicznej ofiarom przemocy. Brak jest również procedur wezwania sprawcy na posiedzenie grupy roboczej. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie procedury niebieskiej karty przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego wzywa osobę, co do której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc. W większości przypadków sprawcy nie przychodzą na posiedzenie, a przewodniczący nie ma możliwości zmuszenia ich dostawiania się przed grupą roboczą. Natomiast posiedzenie musi się odbyć i osoby powołane do grupy roboczej tracą cenny czas w ramach godzin pracy. Dodatkowym utrudnieniem w pracy zespołu interdyscyplinarnego są sprzeczne interpretacje prawne instytucji państwowych, w tym przypadku Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz wojewody mazowieckiego, dotyczące powoływania grup roboczych.
Niejednoznaczne wytyczne powodują konieczność ciągłego koncentrowania się na dostosowaniu pracy do przepisów, spychając na dalszy plan rzeczywistą pomoc rodzinie dotkniętej przemocą. To są uwagi sprzed dwóch dni. Sprzed dwóch dni. Raport NIK-u ukazał się 2 lata temu. Państwo nie zmieniliście zupełnie systemu, mając pełną świadomość tego, że on jest wadliwy, że nie funkcjonuje. Jakie są efekty tych działań ministerstwa? W ponad 80% wyroki wobec sprawców popełniających przestępstwa związane z przemocą wobec najbliższych orzekane były przez sądy w zawieszeniu, a wobec sprawców nie prowadzono nawet działań korekcyjno-edukacyjnych. To jest raport NIK-u. Ta ustawa zachwyciła tylko i wyłącznie rozwodników, którzy uzyskując niebieską kartę łatwiej otrzymują takie rozstrzygnięcie sądu, na którym im zależy. Proszę Państwa, jakie wnioski wynikają z tego sprawozdania i przede wszystkim z raportu NIK-u? Natychmiast należy zmienić ustawę, natychmiast. Ponieważ ten stan prawny jest gorszy od poprzedniego. Jeśli idzie o sprawozdanie, które przedstawiło nam ministerstwo, Klub Parlamentarny Solidarna Polska oczywiście będzie głosował przeciwko temu sprawozdaniu, bo to jest parodia sprawozdania. Dziękuję. Dziękuję pani posłanko.